Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany i chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. List do Hebrajczyków, 5 rozdział, 7 do 8 wersetu. Widzimy w tym fragmencie walkę modlitewną. Jest to niezwykle wzruszające, gdy przyglądamy się temu, z jakim zaangażowaniem Pan Jezus Chrystus modlił się w Getsemane i jakie uczucia go przeszywały. Czytamy o prośbach, błaganiach, łzach, mocnym krzyku, o zaciekłej walce i boju modlitewnym, który był tak nadzwyczajnie intensywny, że aż pot jego stawał się jak krople krwi opadające obficie na ziemię. Wszystko to wykracza daleko ponad to wszystko, co jest nam przedstawione w wielkich opisach o wielkich mężach modlitwy całego Starego i Nowego Testamentu. Tak, Pan Jezus Chrystus, On jest jedynym i doskonałym. Syn Boży modlił się we wszystkich okolicznościach swojego życia, lecz im większa stawała się udręka, tym zacieklej walczył w modlitwie. Jakże często my przyjmujemy zupełnie odwrotną podstawę. Trudności i troski częstokroć prowadzą nas właśnie do tego, że nasze myśli wypełnione są nimi do tego stopnia, że Boga tracimy niemal sprzed oczu. Przy czym próby i trudności, które przeżywamy, popychają nas przecież najkrótszą drogą wprost w ramiona naszego Boga. Bóg nie działa tak jak my. On dodaje nam otuchy w słowach: wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz, jak uczy nas Psalm 50, werset 15. Jak w normalnym przypadku obchodzisz się z tym, gdy napierają na ciebie różne trudności? Kiedy ostatni raz świadomie poświęciłeś czas na to, by swoje trudności, nawet może wśród łez i w intensywnej modlitwie, przynieść gorliwie przed oblicze Boga? Gdy z powodu twego osobistego posłuszeństwa wiary przeżywasz wrogie reakcje, pomyśl wtedy o tym, że Pan Jezus doskonale to rozumie i dzieli się z tobą i dzieli się z tobą szczerym współczuciem. Tak, gdy z powodu twego osobistego posłuszeństwa wiary przeżywasz wrogie reakcje, pamiętaj wtedy o tym, że Pan Jezus Chrystus doskonale to rozumie i On wtedy dzieli się z tobą szczerym współczuciem i dzieli z tobą szczere współczucie. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. List do Hebrajczyków, 5 rozdział, 7 do 8 wersetu. Tak jak zauważyłem już wcześniej, jest to opis walki modlitewnej w tych słowach. Syn Boży, któremu od wieczności wszystko jest poddane, jako człowiek na podstawie własnych przeżyć i doświadczeń uczył się, co to znaczy być posłuszny komuś innemu. Dlatego, że jako wszechmogący Bóg, Pan Jezus Chrystus, jedyny prawdziwy Bóg, nie był nigdy nikomu posłuszny. Dopiero po wcieleniu, gdy przyjął postać człowieka, chociaż był synem, musiał się nauczyć posłuszeństwa. Jego posłuszeństwo wobec Ojca prowadziło do odbierania coraz to większych sprzeciwów ze strony ludzi, przez to do cierpień, które przeżywał w tym świecie. Jest to ciekawe, że pisarz listu do Hebrajczyków przedstawia tę wymienioną prawdę o nim w powiązaniu z tym, co miało miejsce w ogrodzie Getsemane. Dlaczego tak czyni? Dlaczego tak się dzieje?
Dlatego, że właśnie tam stało się to najbardziej wyraźne, jak daleko szło posłuszeństwo Pana Jezusa Chrystusa i jak strasznym ciężarem było to dla Niego, by wziąć na siebie cierpienia krzyża. Pierwszemu Adamowi powiedziano w ogrodzie Eden z powodu nieposłuszeństwa tak: w pocie czoła, w pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Tak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 3 rozdział, 19 werset. W Getsemane Pan Jezus upadł w modlitwie na swą twarz. W Getsemane upadł w modlitwie na swą twarz ostatni Adam. Ostatni Adam to znaczy Pan Jezus Chrystus. Z powodu swego niezłomnego posłuszeństwa, świadomość tego, że już za kilka godzin zostanie uczyniony grzechem, dosłownie wycisnęła najcięższy pot na jego czole, który jak wielkie krople spływał na ziemię, o czym czytamy w Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, 44 werset.